Bianko, strasznie witam Cię w podcaście Nowoczesny Lider. Strasznie. Strasznie. Strasznie się cieszę, że tutaj z Tobą jestem. A ja też chcę odwołać zaproszenie, ponieważ jesteś w ogóle pierwszym gościem, który rozpoczyna serię inspirujący liderzy, liderki. Liderki, liderzy. No, czuję jakby wagę zadania. Spokojnie. Natomiast pomyślałam sobie, że mamy tam bardzo dużo, wiesz, informacji takich różnych o leadershipie, o przywództwie i o ludziach i o rozwoju, ale fajnie było poznać z ludźmi, którzy na co dzień są ekspertami w danych dziedzinach, czyli stosują to na co dzień w swojej pracy. Ale zanim przejdziemy do takich tematów stricte liderskich, gdybyś mogła powiedzieć kilka słów o sobie, bo znalazłem twoje bio, ja mogę oczywiście przytoczyć, jest wspaniałe, ja robisz wspaniałe rzeczy. Gdybyś mogła powiedzieć, co robisz w fundacji Perspektywy, co robisz również przy Women's in Technology i przy wydarzeniach. Kilka słów o sobie. Ja zajmuję się obecnie najbardziej, najmocniej kobietami w technologiach, ale moja ścieżka była taka dosyć zmienna i zajmowałam się redagowaniem pisma. Stworzyłam też ścieżkę naukową w swoim życiu, także moim tematem takim bardzo ważnym przez wiele lat było umiędzynarodowienie szkolnictwa wyższego, czyli taka refleksja nad tym, jak się nauka otwiera na świat, czego to wymaga od instytucji, od ludzi, co to może wspomóc. I temu poświęciłam kilka ładnych lat życia, bo i doktorat napisałam z tej dziedziny i opublikowałam kilka książek. Natomiast zdecydowanie ta działalność fundacyjna na rzecz kobiet w technologiach to jest coś, co się rozwijało przez ten cały czas i co teraz dla mnie jest najważniejsze. A powiedz trochę więcej o konferencji, ponieważ konferencja sama w sobie jest olbrzymim wydarzeniem i tą, którą organizujesz, prawda, o technologiach dla pań. I ściągasz wspaniałych speakerów również na to wydarzenie. Jak się w ogóle pojawił pomysł i skąd ta możliwość skali? Jak to w ogóle wygląda, powiedzmy, organizacja takiego czegoś? Ja myślę, że dojdziemy tak czy inaczej różnymi ścieżkami do tego summitu. Jak będziemy mówić właśnie o przywództwie, o mojej ścieżce i o mojej takiej refleksji na ten temat. Także ten summit na pewno będzie wracał do nas. Natomiast mówiąc krótko, jest to największy projekt, jaki realizuje w tym momencie fundacja. Projekt taki naprawdę międzynarodowy, powiedziałabym z ambicjami właśnie takimi globalnymi. Chcemy być takim jednym z najważniejszych miejsc, platform na świecie, gdzie kobiety właśnie związane z nauką, z technologiami, z innowacją spotykają się, uczą od siebie, gdzie prezentowane są przykłady wspaniałych kobiet, gdzie kobiety bardziej doświadczone, kobiety sukcesu, kobiety ciekawej myśli mogą pracować z młodszymi dziewczynami, które dopiero wchodzą na ścieżkę technologiczną nauki. I naszą ambicją jest naprawdę, żeby Polska była takim miejscem właśnie na tej mapie świata, gdzie takie rzeczy się dzieją i gdzie cały świat przyjeżdża, aby utalentowane kobiety z regionu właśnie naszego tutaj, z Europy Centralnej, Wschodniej, ale też z krajów Partnerstwa Wschodniego, z Azji Centralnej, z Rosji, czyli ten cały potencjał taki tutaj związany trochę z nami historycznie, żeby on tutaj się tak właśnie mielił, buzował i żeby tutaj tworzyły się nowe rzeczy. No dobrze, też do tego, jak powiedziałeś, dojdziemy do summitu wielokrotnie. Natomiast też takie pytanie, które zadają mnie często osoby, pytając mnie, czy ja w swojej, planując 20 lat temu swoją karierę, czy przewidywałem, że będę w miejscu, w którym jestem dzisiaj. A powiedz mi, jak to było z tobą? Wymyśliłaś sobie od początku, że będziesz zarządzała fundacją, że będziesz robiła tego typu rzeczy, które robisz dzisiaj? Absolutnie. Ja jestem przykładem takiego w tamtym czasie młodego człowieka, który zupełnie nie wiedział, co chce robić i naprawdę nie miał jakiejś takiej spójnej wizji siebie. Dlatego zawsze pocieszam młodych ludzi, którzy na przykład mają zdawać maturę czy wybierać studia, że naprawdę to nie musi być ten moment, żeby mieć już taką pełną informację na swój temat i dokładnie wiedzieć, o co tobie w życiu chodzi, że to jest pewna droga, która gdzieś tam się kształtuje na szczęście potem. Także ja przez bardzo długi czas nie wiedziałam do końca, co może być dla mnie dobre i interesujące. Nie wiedziałam też, w czym jestem dobra w ogóle. Miałam wrażenie, że raczej nie ma takich dziedzin i gdzieś tam zawsze wydawało mi się właśnie, że gdzieś tam przemykam przez te studia różne, ale tak naprawdę
gdzieś tak dryfuję i tak naprawdę nie tworzę jakiejś takiej wartości, z której mogłabym być dumna przez długi, długi czas. Też byłam zawsze osobą, która bardzo była taka wstydliwa, skromna, zamknięta w sobie, co też na pewno jakiegoś takiej wizji bycia liderem w przyszłości na pewno nie zapowiadało, ani nie, no nie było to zupełnie spójne. I bardzo wiele rzeczy musiałam w sobie zmienić, pokonać, żeby móc zacząć realizować swoje projekty, tak? No bo o to trochę chyba chodzi w byciu liderem, żeby właśnie móc w pewnym sensie realizować swoją wizję. I jeżeli to jest dla ciebie w życiu ważne i dochodzisz w pewnym momencie do tego, co jest dla ciebie ważne, co jest interesujące, jaki masz na to pomysł, no to niestety musisz też nauczyć się przekuwać to w rzeczywistość i tutaj wchodzi właśnie już ten element ludzki, liderski i to wyzwanie się otwiera. I nieważne, jak jesteś wstydliwy, czy niepewny siebie i jak bardzo masz trudności w komunikacji na przykład z ludźmi, to jeżeli już wiesz, że chcesz to robić, już, że chcesz coś zrealizować, urzeczywistnić, no to po prostu musisz zacząć iść tą drogę. I to też jest taka moja droga. A jakie pojawiają się takie główne punkty skrętu? Od momentu, kiedy nie wiem, co chcę robić, do momentu jestem tu, gdzie dzisiaj. Pamiętasz jakieś takie główne kamienie milowe na swojej ścieżce? Albo ludzi, którzy ci pomogli dojść tu, gdzie jesteś dzisiaj? Zapraszam Cię do społeczności Nowoczesny Lider na Facebook lub LinkedIn. Wiesz co, wydaje mi się, że strasznie ważny był na mojej drodze taki wyjazd na studia do Niemiec. Wiesz, teraz to jest takie może bardziej oczywiste. Świat jest bardzo otwarty, młodzi ludzie jeżdżą tu, tam i to jest jakby... nie ma się nad czym zastanawiać za bardzo. To jest ich takie bardzo bazowe doświadczenia. W tamtym czasie to nie było takie oczywiste. Nic wcale nie było ani łatwo wyjechać, ani też nie każdy tak się pchał do tego. I w pewnym momencie, kiedy będąc już właśnie kończąc niejako studia, udało mi się właśnie dostać do programu, który polegał na tym, że miałam rok spędzić w Berlinie, to było coś niesamowitego. No niesamowite było właśnie to takie opuszczenie tego bezpiecznego gniazda, i bycie wrzuconym w taką zupełnie nową sytuację, nowe wartości, ale też taka nowa perspektywa, tak? No bo nagle okazywało się w rozmowie z ludźmi z innych krajów, z innym doświadczeniem, że Polska no nie jest aż takim pępkiem świata, jak to, wiesz, było dla nas oczywiste zawsze. I że są pewne rzeczy, które można w ogóle inaczej interpretować, co też, wiesz, taki mind blow totalny. I że po prostu te racje są różnie rozłożone często. I że pewne rzeczy, które uznajesz za absolutnie, wiesz, pewne, prawdziwe i w ogóle jako dogmaty nie do ruszenia, takie wcale nie są. A jakie były takie rzeczy właśnie, które wyjazd nagle otworzył ci oczy, powiedział, nie jest tak, jak myślałam. Masz jakieś, pamiętasz jakieś przykłady? No pamiętam, tylko że nie chciałabym wprowadzać takiej ciężkiej atmosfery tutaj w tą naszą lekką rozmowę, no ale to na przykład rzeczy związane z, wiesz, z wojną, nie? To widzenie historyczne pewnych rzeczy, jak wiesz, pewna mitologia, w której myśmy wyrośli, a jak to się ma do tego, co inni o tym myślą, tak? To było bardzo trudne doświadczenie. I to doświadczenie potem pogłębiło się też u mnie, gdy z kolei mieszkałam w Nowym Jorku i miałam dużo kontaktów z Żydami tamtejszymi. I jakby to, jak oni nas widzieli w tym wszystkim, to jest totalny, wiesz, totalny szok. I tutaj nieważne jakby kto ma rację, tylko bardziej, że w ogóle możliwe jest inne widzenie. I to doświadczenie myślę, że bardzo otworzyło mi głowę jakoś tak zasadniczo i zmieniło mnie, usamodzielniło i też pokazało właśnie, co można w życiu robić. Takie pierwsze impulsy właśnie do tej działalności na rzecz kobiet, no to tam znalazłam, czyli wśród bardzo już doświadczonych ruchów tam. Tam usłyszałam o działaniach właśnie takich zachęcających młodsze dziewczyny do zainteresowania się ścieżką właśnie technologiczną pod tym kątem, wiesz, i feminizmu, i jakichś takich działań właśnie kobiecych. No to Niemcy były zawsze w forpoczcie Europy, także bardzo dużo można się było od nich nauczyć. No ja to czerpałam
i zawsze z takim, wiesz, szacunkiem i pokorą mówię o tej inspiracji, dlatego że to nie jest tak, że sobie to sama wymyśliłam, tylko naprawdę w pewnym sensie tam nasiąkłam tym i chciałam to bardzo przywieźć do Polski i myślę, że to było bardzo, 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 bardzo ważne. A jak pytasz o ważne osoby, to muszę powiedzieć, że zawsze bardzo ważną osobą był dla mnie mój ojciec, który jest przedsiębiorcą, jest dziennikarzem, ale też przedsiębiorcą, takim prawdziwym, wiesz, klasycznym, powiedziałabym, wiesz, XIX-wiecznym niemalże człowiekiem z inicjatywą, który stworzył w latach 90. swój biznes. Taki mądry właśnie, związany z edukacją, czyli to klasyczne wydawnictwo Perspektywy. I jakby jest takim liderem, przywódcą takiego klasycznego typu. Czyli takim liderem, wiesz, z charyzmą i nie uczonym nigdy tego zasad, tylko po prostu, który gdzieś tam z jednej strony działa instynktownie, a z drugiej strony no, po prostu opiera się trochę właśnie na tym swoim takiej mocy wewnętrznej. I aczkolwiek to nie jest typ przywództwa, który pewnie można przenosić zbyt daleko i też który nie do końca być może jest pod te czasy teraz, ale to bardzo ukształtowało mnie. Takie poczucie właśnie takiej i samodzielności, i takiego właśnie takiej sprawczości. I no i ja myślę, że te dwie rzeczy, te doświadczenie właśnie wyjechania z Polski, to był mój pierwszy wyjazd, potem przyszło ileś kolejnych, ale on był najważniejszy, on był taki, wiesz, taki właśnie zmieniający tą całą perspektywę. No a z drugiej strony właśnie to wychowanie w tym poczuciu właśnie tej przedsiębiorczości, takiej bardzo takiej bazowej, rdzennej, takiej, wiesz, takiej naprawdę takiej kościstej. To były ważne dla mnie rzeczy zawsze. Super. To jeszcze, gdybyśmy powiedziała, bo tego jeszcze tematu nie poruszyliśmy do końca, ale czym zajmuje się sama fundacja, dobrze? I to ktoś powiedział trochę więcej o swojej roli w tej fundacji również. Czym się zajmujesz? Tak, Fundacja Perspektywy to jest takie typowe NGO, czyli organizacja pozarządowa, i której jakby zadaniem nie jest wypracowywanie profitu, tylko realizowanie misji. Naszą misją jest przede wszystkim wspieranie kobiet w technologiach, a docelowo chcemy po prostu, żeby tych kobiet było tutaj więcej, żeby były szczęśliwsze, mocniejsze. I żeby przez to też mieć wpływ na to, jak ten świat dzisiejszy wygląda. Fundacja też zajmuje się w ogóle edukacją. Zajmuje się też wspieraniem młodych ludzi w wyborach edukacyjnych. Promuje szkolnictwo polskie za granicą. Zajmuje się różnego rodzaju działaniami na rzecz jakości edukacji w Polsce, zwłaszcza tej wyższej. I z początku właśnie te działania takie prokobiece, no to była jakaś część tego wszystkiego, ale te ostatnie 10 lat to jest właśnie rozwój tego typu myślenia i też świat trochę dojrzewał przez ten czas do tego. I w tym momencie jest to nasz główny temat, powiedziałabym. I taki temat bardzo wdzięczny, bardzo ważny, ale też wdzięczny w tym sensie, że on daje bardzo dużo siły, on daje taką satysfakcję, bo tak jak zaczynałam to 10 lat temu, to był pewien margines, pewna nowa rzecz, jakaś taka w ogóle nie do końca jeszcze osadzona w naszych umysłach i zawsze to budziło takie zdziwienie, że dlaczego do dziewczyny na politechniki i to było takie dziwne, a teraz no, jest to pewien mainstream. Jest to coś, co już jest powszechnie zrozumiałe, potrzeba robienia tego typu rzeczy. Bardzo dużo się zmieniło też przez ten czas. No i jakby tak to nasze myślenie, powiedzmy, które miało charakter awangardowy, no to teraz właśnie stało się takim korem w ogóle. I to jest przyjemnie na tyle długo prowadzić jakieś działanie, żeby móc taki zwrot akcji zobaczyć, wiesz? To jest duża satysfakcja. No i fundacja tym się właśnie zajmuje, żeby na różne sposoby, różnymi projektami, różnymi formami, różnym podejściem też, używając najróżniejszych narzędzi, żeby właśnie doprowadzać do tego, żeby te kobiety umacniały się w polu nauki, technologii, innowacji. Ja się osobiście też bardzo dziękuję, no bo po pierwsze, jako oczywiście osoba, która wspiera
różnorodność, ale po drugie jako szef firmy technologicznej, której bardzo zawsze mamy dosyć kobiet, w szczególności na wyższych stanowiskach, także w pełni kibicuję i wspieram. Też zadam Ci, Bianko, pytanie, bo pewnie miałaś pewnie może wybór, albo zastanawiała się fundacja czy normalna firma? Fundacja czy może pójście do firmy jakiejś innej? Miałaś takie rozterki, czy takie zastanawiałaś się nad tym, czy po prostu nienormalny biznes, nie pójść do korporacji, a przy okazji realizować się społecznie? To jest może dziwne, ale nigdy mi to do głowy w ogóle nie przyszło, żeby iść do korporacji. Z takiego powodu, że jak skończyłam te studia, no to te działania bardzo mnie wciągnęły już od razu. I jakby to szło taką swoją logiką. Być może, wiesz, być może byłoby to cenne, żeby pójść najpierw gdzieś indziej, zobaczyć, jak to się gdzieś robi. Natomiast no, ileś takich doświadczeń quasi zawodowych miałam w większych jednostkach i jakby wiedziałam, że to nie do końca jest też dla mnie. Tak jak ci mówiłam o tym takim doświadczeniu bycia w rodzinie, która jest taka właśnie bardzo przedsiębiorcza, z krwi i kości, to też powodowało, że zawsze mi się wydawało, że ja muszę mieć coś własnego po prostu. Że nie do końca się sprawdzę w innym układzie. Choć teraz, jak myślę z perspektywy czasu, to trochę mi brakuje tego doświadczenia, wiesz, że chętnie, jakbym teraz się miała cofnąć w czasie, być może bym sobie taki rok, wiesz, czy dwa lata gdzieś pozwoliła pobyć i nauczyć się czegoś takiego, też tą perspektywę trochę zmienić. No ale wtedy konkretnie porwały mnie te działania, no i one cały czas nabierały jakby takiego rozmachu i cały czas w każdym roku wydawało się, że to jest takie ważne, że tu nie ma czasu na nic innego, więc nie było, nie miałam nigdy takiej, wiesz, rozterki. Myślę, że... Natomiast tak jak mówię, myślę, że to byłoby być może mądre, żeby trochę to inaczej poprowadzić. Ja zawsze sobie mówię, nie wiem, czego nie wiem i być może by tak było, być może by tak nie było. Tak samo, wiesz, w moim przypadku, gdybym przeniósł się do innego miasta, do innej firmy w innym czasie, też pewnie byłoby inaczej. Ja też pamiętam, że ja bardzo długo mieszkałem, pracowałem w Poznaniu. Miałem taką osobistą niechęć do zmiany miasta na inne przez długi czas. I jak zmieniam już po raz pierwszy, to zaczęło się wtedy przeprowadzka za przeprowadzką tak naprawdę, więc nie wiesz. Nie, no to jest taka jedna nasza unikatowa ścieżka, tak? No i o niej tutaj rozmawiamy. Dokładnie, jest tak, że myślę, że nie wiadomo, ale... Ale chcę tak pokornie powiedzieć, że wiem, że pewnych rzeczy pewnie mogłabym się nauczyć właśnie z korporacji. Których teraz jakby nie wiem, nie? Oczywiście, jak najbardziej, ale też jakby potrzebujesz pomocy, to wiesz, zawsze mentor, mentorka, która jakby ci wytłumaczą pewne elementy czy niuanse, na przykład życia korporacyjnego, to zawsze bardzo przydatne. Mi się wydaje, jak wiesz, działa ten twór. Wiesz, też jest tak, że w pewnym momencie doszliśmy do tych korporacji w tym sensie, że nasze projekty zaczęły współpracować z różnymi korporacjami, bo jakby ten segment firm technologicznych odczuł taką potrzebę też współpracy z organizacjami takimi jak moja. I wtedy spotkaliśmy się z korporacjami, zaczęliśmy się poznawać właśnie, wiesz, to z obu stron jest ciekawe doświadczenie, wydaje mi się, współpraca pomiędzy właśnie bardzo małym NGO-sem jednak, ale z bardzo takim silnym drive'em i taką, wiesz, wyraźną misją, a właśnie korporacją. Myślę, że to im się uczymy i zawsze musieliśmy się uczyć i te korporacje też musiały w pewnym sensie wziąć pod uwagę, że organizacja, z którą współpracują, to nie jest taka do końca ich, znaczy organizacja ich typu. I musiały się też na to doświadczenie otworzyć. To jest taki zabawny proces i ciekawy z obu stron. Także ileś tych korporacji zaczęło się pojawiać właśnie w moim życiu od tej drugiej strony. Więc zaczęłam je poznawać i zaczęłam próbować się też nauczyć ich myślenia i ich rozumienia świata, żeby móc się z nimi komunikować. Bianko, też mówiłaś, że jesteś osobą bardzo pokorną i pewnie zakładam, że nie wszystkie rzeczy udają ci się od razu. Bo nie miałaś kilka rzeczy w swoim życiu na swojej, wiesz, ścieżce zawodowej, które nie wyszły. I jak sobie z tym radzisz i jak sobie z tym dalej, jak mogą sobie z tym inni poradzić? Tak, owszem, jest we mnie dużo pokory, natomiast zawsze jakoś tak przerabiam te rzeczy, które nie do końca wychodzą, że ja nigdy jakby nie boleję nad nimi zbyt długo. Wydaje mi się, że nie,
nie było nigdy takiej sytuacji, żeby to się nie przekuło w coś pozytywnego jednak ostatecznie. A jak się jeszcze nie przekuło, to znaczy, że to jeszcze nie koniec, tak? Także zrobiłam sobie kiedyś taki rysunek w ramach ćwiczenia, które sobie sama zadałam. Taką mapę, wiesz, taką wyspę projektów, które się nie wydarzyły, a które gdzieś tam wymyśliłam, chciałam, żeby miały miejsce, ale faktycznie nie doszły do skutku. No i tam były cudowne rzeczy różnego rodzaju, wiesz, centra innowacyjne tam były, wiesz, projekty, programy, różnego rodzaju, wiesz, startupy, produkty, wiesz, to mam całą taką wyspę na ścianie. Także staram się paradoksalnie powinno się tym cieszyć, sobie myśleć, że ta wyspa, po pierwsze fajnie, że ona w ogóle jest, gdzieś tam sobie istnieje potencjalnie i te wszystkie rzeczy w każdej chwili mogą się wydarzyć. Kwestia, wiesz, odpowiedniego jakby splotu okoliczności, partnerów, momentu w życiu. A po drugie, nawet jeżeli się nie wydarzą, no to też na pewno jakiś proces przy nich w wymyślaniu został wykonany i to też na pewno jest dobre dla świata. Także w tym sensie projekty, które się nie powiodły, żyją sobie na tej wyspie i ja bardzo się dobrze czuję z tym. Natomiast z drugiej strony na pewno, kiedy pewne projekty realizowaliśmy i one nie do końca były zrealizowane tak jak, wiesz, tak optymalnie, jakby można było i gdzieś tam coś zawiodło, jakiś element, czegoś zabrakło, nie wiem, coś było głupio wymyślone, coś było nierealistycznie wymyślone i nie zadziałało, no to trzeba po prostu się na tym uczyć. Trzeba to po prostu przyznać, analizować i tego nie wysyłamy wtedy na wyspę, nie? Tylko to już zmieniamy potem przy następnym razie. Koniecznie i to też jest ważne, tak? Że nie wszystko może trafić na tą pozytywną wyspę projektów potencjalnych. Rozumiem w pełni, oczywiście. To jest takie, wiesz, też fajne nastawienie do ciągłego samodoskonalenia i się, i organizacji, i tego, co robisz na co dzień, prawda? Po części? No zdecydowanie. Tak. To jest fajne, w ogóle fajne podejście, bo to jest kwestia, myślę, wydaje, osób, które odnosząc sukcesy, to zawsze jest dla mnie taka ciekawa rzecz. Pytam się kogoś na rozmowach o pracę, którzy do mnie osoby przychodzą na rozmowy i one mówią, że nie miały żadnej porażki. Jakkolwiek tam nie zdefiniujesz porażki, to ja też do końca nie wiem, czy chcę z taką osobą pracować, bo ona jeszcze nigdy po tym, wiesz, takim byciu, bo jak odnosisz sukcesy w każdej firmie, dają ci pozytywną energię. Pytanie, jak sobie radzisz z tym pierwszym razem, który tam bardzo mocno ci się nie udał. I osoba, moim zdaniem, która miała taką nieprzyjemność porażki w jakimś na okresie swojego życia, nie do końca wie, jak to w ogóle wygląda. Dla mnie osobiście to jest dużo ciekawsze, bo się mi opowie o tym, jak mu się nie udało i co osobiście co z tym zrobił, a każdemu się na co dzień coś może nie udać. Taka prawda. No dobrze, moja droga. Powiedz, bo jeszcze tutaj właśnie czytam też, akurat znalazłem też twoje krótkie bio na stronach ambasady amerykańskiej. I tutaj są różne wypisane twoje obszary, w których ty pracujesz. Ale powiedz mi, jak to się stało, że jesteś ekspertką Banku Światowego w Tadżykistanie? To jest bardzo dobre pytanie, którego nikt mi nie zadał. Także to jest bardzo ciekawa historia, bo tak naprawdę praktycznie to się stało w ten sposób, że jako perspektywy te związane ze szkolnictwem wyższym organizowaliśmy seminarium w Moskwie i przyjechał tam ekspert z Kanady. To seminarium było związane właśnie z jakością szkolnictwa wyższego i mimo, że hotel Zolotoye Kolco jest dobrym hotelem, no to nie mógł się porozumieć po prostu w sprawie swojego prania w recepcji. Więc ja mu pomogłam. No więc rozpętała się, nie to, żebym znała jakoś super rosyjski, no ale na tyle, żeby sprawę prania załatwić, no to znam. No i tam się rozpętała cała sytuacja, trzeba było iść gdzieś z tym praniem i to trwało i tak nas odsyłano niczym w procesie kawki z miejsca do miejsca. No i nawiązała się konwersacja właśnie i ja mu trochę opowiedziałam o tym, co jest dla mnie takie ciekawe, fajne i co mnie akurat wtedy fascynowało w którymś z naszych projektów kobiecych. No i on sobie tak to zarejestrował i potem po prostu jak go pytano gdzieś tam, już potem w Kanadzie, Bank Światowy szukał ekspertów nie od Tadżykistanu, tylko od kobiet właśnie w szkolnictwie wyższym,
No to jemu to gdzieś tam zaświtało i on mnie po prostu polecił. I tam był jakiś konkurs, w którym wziąłam udział i z iluś tam ofert mnie wybrano. I to jest taka historia, czyli wszystko się zaczęło od prania w Moskwie. I to było bardzo ciekawe, wiesz? Ja akurat miałam taki moment w życiu wtedy, że otworzyłam się na to, no bo to też było dosyć takie, wiesz, ja już miałam tutaj bardzo ustabilizowaną sytuację, ale no taka propozycja, wiesz, 2-miesięczny kontrakt w Tadżykistanie, napisanie raportu jakiegoś, wiesz, w Tadżykistanie, ja nawet nie wiedziałam, gdzie do końca jest Tadżykistan, więc, wiesz, wzięłam się od razu do mapy, gdzie to konkretnie się znajduje. I po prostu dałam się porwać temu, wiesz, już nie wiem co teraz na przykład, nie? Czy bym też tak za takim czymś egzotycznym poszła, no ale to było kilka lat temu, 4 lata temu, więc to był taki moment dla mnie, że wydało mi się to fascynujące. I wiesz, fakt, że tam pojechałam, zakochałam się w tym całym regionie, zaczęłam go poznawać i bardzo dużo wartości różnych, kontaktów, wiesz, pomysłów, ludzi, jakby stamtąd się teraz bierze w tych projektach, które teraz realizujemy. Także naprawdę czasami takie właśnie drobne rzeczy prowadzą do niesamowitych historii, które zmieniają też, wiesz, życia ludzi całych i w ogóle cudownie. I teraz perspektywy specjalizują się w Azji Centralnej i w tych kobietach właśnie technologicznych, naukowych stamtąd, także... Także to widzisz, takie pytanie niby niewinne, ale no, strasznie to stało się ważne, wiesz? W tym wszystkim, co robimy. Dokładnie, wiesz, to jest też taka kwestia twojej otwartości na pewne rzeczy, że jak jesteś otwarta, to się różne rzeczy wydarzają w życiu, prawda? Tak naprawdę. No dobrze, jeszcze moja droga, powiedz mi, jak czułaś się jako osoba nominowana, bo w tym roku nie wygrałaś w konkursie Warszawianka roku 2019, czyli poprzednim roku, przepraszam. Nie, no strasznie fajnie. Sam głosowałem. A dziękuję bardzo. Wiesz co, to jest w ogóle bardzo dobry konkurs, tak? To jest też ważne, bo konkursów różnych jest strasznie dużo, a ten jest taki naprawdę, że głosują mieszkańcy Warszawy, ale nie tylko Warszawy, spoza Warszawy też można przecież głosować. I taki angażujący ludzi, i taki z taką bardzo fajnie robioną promocją. Bardzo fajne dziewczyny poznałam, też te inne konominowane. Także i naprawdę... Powiem ci, że ta gala końcowa, gdzie grał Sojka i tak pięknie to wszystko zostało pokazane, te historie tych wszystkich nominowanych kobiet, zwłaszcza tych takich, tego starszego pokolenia, które są nazywane warszawiankami przemian, wiesz, taki grubszy kaliber jeszcze tych warszawianek i jakby taka możliwość otarcia się o to, to jest strasznie fajne, strasznie się poczułam naprawdę doceniona. I ten Sojka śpiewający, wiesz, że żeby żyć, trzeba samego, wiesz, siebie dać też, nie? No to było, no to jest jedna z tych naprawdę fajnych rzeczy, które będę wspominać zawsze. To pewnie piosenki z The Film, to była płyta Neopositive, z tego co pamiętam, krążek. Bo byłaś może być może warszawianką roku 2019, ale widzę, że byłaś kobietą Mazowsza 2016. Znaczy moja historia tych różnych takich konkursów, których, czy nawet trudno powiedzieć, to są zazwyczaj konkursy, jest dosyć długa, więc tak, ja bardzo szanuję wszystkie te konkursy, bo ich celem jest przede wszystkim pokazywanie zazwyczaj kobiet, ale nie wszystkie są związane z kobietami, które coś wnoszą, więc to ma tą funkcję taką właśnie, wiesz, informacyjno-promocyjną. I bardzo fajnie, że jest tyle różnych organizacji, które zadają sobie trud, żeby to robić. Ale też trzeba mieć trochę dystansu, no, po prostu. Ja się już troszeczkę, przyznam, śmiałam, bo powiedziałam, że byłam bizneswoman roku, potem właśnie kobietą Mazowsze, teraz warszawianką. Mówię, że w tym roku to chyba Saska Kępa będzie, nie? No, śmiałem się, że Mazowsza jakby większa niż Warszawa, ale wiesz. Nie, no właśnie zauważyłam takie, wiesz, kurczenie się tego obszarów. Zasięgu i potem pomyślałam, to potem to już tylko ulica Lipska u niej pozostanie, nie? Także tak, także tych wyróżnień jest sporo, natomiast też, no mówię, trzeba mieć jakiś taki swój no my też w tym roku jako perspektywy daliśmy wyróżnienia dla najlepszych ekspertek w zakresie cyberbezpieczeństwa. 20 takich znaleźliśmy.
I też jakby miałam tą satysfakcję, że ja z kolei mogłam pokazać różne wspaniałe kobiety i jakby zapromować wiedzę o nich. I teraz widzę na przykład, jak one zaczynają krążyć jako ekspertki w mediach, jak są bardziej widoczne, jak ich firmy na przykład chwalą się nimi. Wcześniej im to do głowy na przykład niekoniecznie przyszło, że kogoś takiego mają u siebie. Mi się wydaje, że to wszystko służy temu, żeby budować pewną wiedzę o wartościach, o pewnej wartości też, która jest, nie? I w tym sensie to jest cenne. Ja też o to pytam nie bez kozery, ponieważ jednym pewnie z elementów, do których zawsze zachęcam liderów, liderki, ale jeżeli nie mają tego specjalnie pasji, no to jednak twój prywatny personal brand, który łączy się z fundacją i z całą tą resztą, jest bardzo ważny, bo pewnie jest ci później prościej dotrzeć do pewnych organizacji czy do firm, czy z nimi rozmawiać na jakieś konkretne tematy, będąc też rozpoznawalną osobą, do której, wiesz, dużo firm ma taki problem, pomogłoby, ale nie wiesz, czy to jest prawdziwe, czy to jest rzetelne. Jeśli chodzi o fundację, to są były różne historie w Polsce, jak pamiętasz pewnie. A taka akurat potwierdzenie swojej własnej, wiesz, marki i taka transparentność też to jest bardzo dobre. Mi się daje biznesowo dla ciebie. Wiesz, to ci dziękuję i potwierdzam, że to ma jeden cel wszystko. To ma jeden cel, żeby jakby bardziej uświadamiać otoczeniu, co się u nas dzieje. Jest to po prostu jedna z metod. Żeby to osiągać. Dokładnie. Myślę, że to jest bardzo, bardzo cenne i też zachęcam do wszystkich, żeby... To będę mam taki fajny podcast z Pauliną Mazur, kiedy właśnie ona mówi o tym personal brandingu, który głównie sprowadza się do paru elementów, które są bądź dobrym liderem, bądź dobrym człowiekiem. Wspieraj rzeczy prospołecznie, jeśli możesz, jeśli masz na to czas i energię, bo to wszystko powoduje tylko to, że jesteś bardziej wiarygodny, wiarygodna w tym, co robisz. Bo też mamy takie kilka tematów związanych z wartościami, prawda? Firmy. Takie było pytanie, trochę nie wiem, trochę bez sensu, mi się wydaje, co jest ważniejsze, misja, wizja czy wartości, prawda? Wiesz co, to właśnie, jak ci mówiłam na początku, że u nas jest trochę inaczej, u nas my tak tego nie rozdzielamy, wiesz, i tak. Dlatego nie mamy też takiej głębokiej refleksji organizacyjnej, aż wiesz, jak zazwyczaj mają duże organizacje. Więc dla nas jest oczywiste, że najważniejsza jest misja po prostu i staramy się, żeby wizja gdzieś po prostu mogła no, realizowała tą misję, tak? W tym wszystkim. No a też te wartości zapisane są w tej misji, więc jakby tutaj my chyba tak nie myślimy w ogóle. Znaczy myślę, że to jest jakby nie da się tego odseparować, że to są rzeczy rozłączne, tak jakby będziesz miała fałsz w organizacji, czy we firmie, czy gdziekolwiek. Czy gdziekolwiek nawet bym powiedział. No dobrze, moja droga, bo bardzo mnie pasjonuje to, co robisz w tej konferencji przy Summicie, bo to jest duże wydarzenie. Nie pamiętam, że waszym keynote-speakerem to była pani, na którą nazywacie nowym Einsteinem, prawda? Tak, Sabrina González-Pasterski przyjechała do nas. Było to dla nas bardzo ciekawe doświadczenie, ten cały proces i zapraszania jej, wiesz, i jej faktycznie przyjazd, jej takie też informowanie trochę społeczeństwa w Polsce, kim ona jest, jak to się, że tak powiem, rozeszło. Także to jest ciekawe bardzo, ogólnie doświadczenie i bardzo pozytywne. No pas właśnie, jako liderka, najtrudniejsze wyzwania, jakie stoją przed tobą, jak organizujesz tego typu wydarzenia? Wiesz co, to jest, tak jak powiedziałeś, duże wydarzenie, tak? Ono jest obiektywnie duże, nieważne... Ile to było? 1000 osób ponad? To było ponad 6000 osób w tym roku. Przepraszam. Ja nie ogarniam nawet, nie? 6000, powiem szczerze. Wiesz, powiem ci, jakby to był 1000, to ja bym nie miała tak wiele do powiedzenia na ten temat na pewno. Bo 1000 teraz wydaje mi się rozejdzie się nady jednak, nie? Trochę przymrużeniem oka, no bo nie, ale to oczywiście... jest szacun, 6000. Ja zapomniałam, przepraszam cię, Bianka, bardzo, ale to jest w ogóle jakiś kosmos. Ale wiesz, ten 1000 jest trochę uzasadniony, dlatego że myśmy zaczęli to robić w 2018 roku i naszym założeniem był 1000 kobiet w technologiach. I to była taka obietnica, że po prostu, że tyle zrobimy event i tyle kobiet się zbierze. I to się wydawało, że to jest dużo. I że to będzie trudne bardzo i że nie wiemy, czy tyle w ogóle byłoby zainteresowanych. Nie? Że ta niepewność gdzieś tam towarzyszyła nam na każdym kroku i im bardziej szliśmy do partnerów i rozmawialiśmy z nimi, mówiliśmy o tym 1000, tym bardziej nie byliśmy pewni, czy to w ogóle się wydarzy. No bo takie wydarzenie po prostu nie miało wcześniej miejsca, więc trochę takie, wiesz, tabula rasa się zadziała. Natomiast faktycznie w tej pierwszej edycji pojawiło się 2500
I to nas zaskoczyło bardzo pozytywnie i się okazało, że jest taki, wiesz, że jest ten potencjał, że jest to zainteresowanie. I to jest cudowne, bo jak robisz jakiś właśnie produkt, czy event, czy wprowadzasz jakieś rozwiązanie i nagle widzisz, że ono jest, wiesz, przyjęte w taki sposób, to daje ci niesamowitą siłę. No i no a ten rok już, że tak powiem, trochę nas przerósł, nawet bym powiedziała. Bo to, co zaczęłam mówić chwilę wcześniej, to jest to, że to jest obiektywnie bardzo duże wydarzenie. To jest jedno z największych wydarzeń w ogóle w Polsce w tym momencie, a technologiczne jest największe. Po prostu tak się stało, że jesteśmy więksi od innych, typu InfoShare na przykład, co w ogóle nie było do pomyślenia jak lata temu, nie? No i teraz tak, a my jesteśmy bardzo jednak cały czas małą organizacją. I ten rozdźwięk pomiędzy tym właśnie wielkością tego eventu a nami, no jest taki uderzający i bardzo dużo zakopujemy jakby swoim zaangażowaniem tego rozdźwięku, wiesz, tej przepaści. Ale to jest bardzo trudne i dlatego w te dwa lata osiągnęliśmy skalę 6000 osób. Jesteśmy największym wydarzeniem w Europie w tym temacie i prawdopodobnie drugim na świecie. Po największym naszym benchmarku amerykańskim. No i to, i wiesz, i nagle organizacja, która robiła bardzo porządne, bardzo stabilne, takie, wiesz, powiedziałabym, pozytywistyczne projekty z niedużą skalą, nagle robi coś takiego. No i to jest bardzo trudny moment. I to jest w ogóle obiektywnie bardzo, bardzo, bardzo dużym wyzwaniem i my się musimy zmienić, jeżeli chcemy dalej to robić. No to tak naprawdę czekają nas w tym roku bardzo duże zmiany. A co się musi zmienić w organizacji, żebyście były poza być może oczywiście ilością osób w organizacji, tak? Ale co jeszcze potrzebujecie zmienić? To, o czym mówiliśmy na początku, że wiesz, że to, czego moglibyśmy się nauczyć od korporacji, no to właśnie taka lepsza organizacja, wiesz, te procesy, być może lepsze narzędzia analityczne. No ileś trzeba uruchomić nowych rzeczy, których myśmy nie potrzebowali do tej pory. Jako że zdajemy sobie sprawę, że to jest bardzo ważne w tym momencie wydarzenie, że to jest wydarzenie, na które patrzy cały świat, że Polska jest z niego dumna, Warszawa jest z niego dumna, nasi partnerzy po prostu uważają, że to jest jakiś jeden z kluczowych w ogóle rzeczy, które oni robią w tym momencie. Sprowadzają ze świata ludzi na to, że udało nam się zrobić wydarzenie, gdzie mieliśmy 150 mówców i mieliśmy 6000 osób z 52 krajów świata. To jest no, wielka odpowiedzialność w tym momencie. I to wymaga od nas, żeby się bardzo szybko, bardzo dużo nauczyć, żeby móc podołać własnemu, jak ty mówisz, sukcesowi. Znaczy wiesz, jedno z największych wydarzeń, które znam trochę od kuchni, czyli wiesz, jak znasz od kuchni, to jest ta konferencja weselowa właśnie, summit, który się odbywa, na 1200 osób. I to jest już praca tego zespołu, który organizuje, to jest, jak już pewnie domyślasz się, dużo nieprzespanych nocy i bardzo dużo stresu i ciągłego dopasowania się do zmieniającego się świata, bo ktoś się wysypie, ktoś nie może przyjechać, jak wiesz, jak to wygląda przy konferencji, szczególnie tak dłużej. 6000 osób tak by... Wiesz co, ja bardzo szanuję każdy event, który ma ponad kilkaset osób, dlatego że zauważyłam, że jest bardzo duży skok w trudności pomiędzy takim wydarzeniem, które jeszcze się mieści właściwie w każdej większej sali, a wydarzeniem, które ma już ponad 1000 osób i gdzie nie mieści się już nigdzie prawie i że to zaczyna być problemem, gdzie w ogóle można to zrobić, jak to zrobić. I ten przeskok właśnie skalowy to jest ten pierwszy przeskok, który ja właśnie doświadczyłam w 2018 roku, że nagle się okazało, że to, co ja wiem o organizowaniu wydarzeń, nie da się zastosować tutaj. No dobrze, a co ma takiego Bianka, że tobie jako Biance udaje się to zrobić? Na pewno Bianka jest bardzo zdeterminowaną osobą i bardzo taką... jakby to powiedzieć, no... planującą, nie chcę tworzyć tutaj fałszywego wrażenia, że jestem aspergerowcem, ale mam taki pewien swój rys aspergera. Mam taki po prostu, że widzę pewne rzeczy jako pewien schemat i wiem po prostu, co trzeba zrobić w pewnym punkcie, żeby osiągnąć pewien efekt. Ja to po prostu wyraźnie widzę i sobie nie wyobrażam, że można tego nie zrobić.
I te różne przeszkody i szumy dookoła nie mogą jakby temu zapobiec. Trudno mi jest opisać ten sposób myślenia, ale ja to po prostu widzę. Ja to widzę po prostu z wyprzedzeniem, jak pewna rzecz powinna się rozwijać. I jak zaczęliśmy robić sami w 2018 roku, ja wiedziałam, że to robimy wydarzenie, które będzie naprawdę duże w przyszłości i które trzeba od razu jakby zarysować na tą skalę przyszłą. Że to nie może być coś, co się rozwija, no niestety, bo byłoby to o wiele bardziej wygodne tak liniowo, tylko to się będzie rozwijało skokowo i że trzeba pewne już rozwiązania jakby planować na tą przyszłość. Także myślę, że taki pewien sposób, tak pewna struktura myślenia u mnie jest, której nie do końca jakby jeszcze, której nie do końca umiem ją opowiedzieć, tak? To jest to. Druga to jest determinacja i taka naprawdę chęć zrobienia czegoś. I trzecie, co jest takie, to jak rozmawiam właśnie z ludźmi, to jest takie bardzo silne przekonanie, że to trzeba zrobić. I to przekonanie, że to jest na tyle ważne po prostu, że ja się angażuję całym sercem i ludzie też się w to angażują. Bo po prostu, jakby to powiedzieć, no i jest to, potrafię przekonywać ludzi. Ale przekonuję w taki sposób właśnie mówiąc, jakie to jest dla mnie ważne. Nie wiem, tak bym sobie to zdefiniowała. To pewnie musiałbym zacząć od kuchni, jak będziesz działać kiedyś, wiesz? To ja wtedy powiem ci, co zobaczę. No to byłoby ciekawe, wiesz, bo trudno jest samemu sobie odpowiedzieć na to pytanie. Ja na przykład, właśnie podałem kilka różnych przykład, nawet kwestia samego tych talentów, które się posiada, czy profilu przywódczego, które się posiada. Myśmy sobie kiedyś z żoną mają zrobili takie, wiesz, testy, które ona mi zrobiła. Mhm. I tam w tym testach są cztery jakieś znowu obszary, które masz jako lider mocniejsze. I jestem wizjonerem, czyli to jak trochę ty widzę do przodu, jakby nie wiem dlaczego wiem dlaczego miałby się nie udać, jakby nie rozumiem. A ona jest ma taki styl, który jest bardzo mocno oparty o dane i potrzebuje dużo pozbierać, zanim w ogóle pójść do przodu. Więc jakby jeśli kupujesz pralkę, tylko upraszczając cały schemat, to ja po prostu wybiorę taką najładniejszą, tam ma najwięcej guzików i ma duży LCD wyświetlacz. Ona sobie po prostu tabelkę porówna wyniki, co która ona robi i tak dalej, nie? Mhm. Więc takich ludzi jak my chyba trzeba, żeby pchać do sprawy do przodu. Natomiast ja też podziwiam cię za tą taką szczegółowość tych rzeczy, które robisz, bo ja z kolei jeśli chodzi o szczegóły, to nie jestem najmocniejszy. Mam tam wizję, ale to wszystko. Wiesz co, ja też na szczęście mam współpracowniczki znakomite, jak Asia Koper, Asia Lisiecka czy Sandra, które po prostu są zupełnie inne niż ja. I na przykład Asia Koper, no to właśnie dokładnie jest ten typ, o którym ty mówisz, ten, co by sobie rozpisał tą pralkę, tak? Czyli my wchodzimy w ciągły dialog, często nawet, że tak powiem, o podniesionej temperaturze jest ten dialog i ścieramy te nasze wizje i myślę, że na samej wizji bardzo dużych, skomplikowanych rzeczy nie da się robić po prostu. No to przyznaję teraz dopiero, nie? Mi się wydawało zawsze, że ten zapał to jest wszystko, ale to nie jest wszystko. I na zapale można zajechać w bardzo niebezpieczne miejsce też. Znaczy to mi się bardzo podoba to, co powiedziałaś, taka świadomość twoja, że twój zespół jest różnorodny i na tym budujesz sukces tak naprawdę. Bo to polega na tym, że uzupełniacie się elementami, których każdy z was brakuje. Ale bez wizji, bez kogoś, kto pójdzie do przodu, no to cała reszta jakby zawsze będzie analizowała i sprawdzała pewne elementy, nie? Tak, ale właśnie to muszą być te dwie nogi. Dokładnie. Ale też uważam, że dosyć daleko można na samej wizji zajechać, tylko no mówię, że wizja nie wytrzymuje pewnego stopnia jakby skomplikowania też. Oczywiście. No też jest kwestia oczywiście, wiesz, czasu i różnych innych talentów, ale to już może na inny temat. Kończąc powolutku, bo ja nie wiem, czy zdajesz sobie sprawę, ale już jest 45 minut. Faktycznie, no widzisz, tak jak mówiłeś, że nawet się nie obejrzę, a ty będziesz chciał kończyć, ja nie będę chciała wcale kończyć. Tak, bo w każdym, tak powiem, podcaście zawsze nadmieniam, że jak ktoś słyszy 45 minut czy do godziny, to myślę sobie, w życiu nie mam tyle do powiedzenia. I tylko raz mi się zdarzyło w życiu, że faktycznie mi gość był mało komunikatywny. Chociaż ogólnie na co dzień jest bardzo, ale tego dnia było wyjątkowo mało i ciężko było temat sklecić. Czy masz jakąś ostatnią rzecz, którą chciałabyś się podzielić przed zakończeniem? Czym ja bym się chciała podzielić przed zakończeniem? Mhm. Dla mnie na przykład ciekawe jest, że robisz te podcasty w ogóle i to mnie też zainteresowało. Chciałabym zrozumieć, co tobą kieruje przy tym.
Wiesz co, ja kiedyś myślałem sobie, że będę miał taką przyjemność dzielenia się wiedzą swoją i swojej gości z różnymi osobami, totalnie społecznie, no bo my mamy to szczęście, że w korporacjach nauczono nas wielu rzeczy, wiesz, uświadomiono nas, przeszkolono, skoachowano, zmentorowano i tak dalej. Ale tak na między Bogiem a prawdą to najwięcej się od was uczę, jak z wami rozmawiam. To jest dla mnie taki quality time. Czyli to jest taka twoja indywidualna akademia, gdzie możesz zadać każde pytanie, które cię interesuje. To jest dobry pomysł w ogóle tak naprawdę, wiesz? I też wiem, że ludziom się bardzo podobają. Nie każdy podcast oczywiście trafia do każdego tak samo, ale bardzo dużo naszych słuchaczy w ogóle jest bardzo młodych, się okazuje. Mają tam, wiesz, 22 lata. Ja mi się wydawało, że my celujemy raczej osoby trochę starsze. Natomiast dla mnie to już, jak ja spędzam z kimś taką godzinę jak dzisiaj z tobą, to po pierwsze się trochę o tobie musiałam przygotować, żeby trochę ciebie poznać lepiej przed tym spotkaniem, ale po drugie, jakby zadając pytania, sam się bardzo dużo uczę. Mhm. Nie? Wiesz co, to mi jakby przywodzi na myśl taką ostatnią refleksję, że mamy w sumie początek roku. Tak trochę trywializując różne postanowienia noworoczne, staramy się realizować, sformułować przynajmniej. Ja to widzę na przykład na mojej jodze, gdzie nagle trudno się dostać na zajęcia, nie? Bo wszyscy ruszyli po świętach. Czekam, aż to właśnie przeminie. Natomiast właśnie jeżeli mówimy o przywództwie i byciu liderem, no to myślę, że strasznie ważne jest, żeby jednak mieć to poczucie, że bardzo dużo jakby musisz się jeszcze nauczyć. Bardzo dużo nie wiesz. Ja na przykład mam strasznie mocno to poczucie teraz na początku tego 2020 roku. Wiem, że to będzie rok bardzo ciekawy, ale będzie też taki pełen wyzwań. Te zmiany, o których mówiłam, które no gdzieś tam trzeba będzie wdrożyć. I ja mam takie właśnie poczucie, że potrzebuję mentorów, potrzebuję wiedzy. Wiesz, stricte wiedzy. To nie jest tak, że ja ją mam, bo ją zdobyłam w boju, tylko po prostu jeszcze bardzo wiele rzeczy muszę się konkretnie nauczyć, douczyć, dokształcić, dosłuchać, doczytać. No i tak życzę nam wszystkim, nie? Żeby gdzieś ten rok 2020 był takim momentem na rozwój, jakkolwiek by to brzmiało. Ja też wszystkim tego serdecznie życzę. Przy okazji jeszcze wspomnę tylko, że nagrywamy ten podcast w dniu wielkiego finału Orkiestry Świętej Boże. Świątecznej Pomocy. Dokładnie. No. Także ja się dzisiaj w ogóle wieczorem jestem w Warszawie z Bianką. Udam później może chyba na Pasu Bankowym jest chyba główny finał. Tak, tak. Będą grali artyści, będzie światełko do nieba, także... Dokładnie. Chyba 20, będzie się prawda? Działo. Tak, tam zaczyna się. Bianko, bardzo ci dziękuję za spotkanie. Też ci dziękuję za zaproszenie. W ogóle ostatnią rzecz powiem. Tak się nie sądziłam w życiu, że się dzisiaj rozkręcę, ale chciałam powiedzieć, że też strasznie ważne jest to, żeby cieszyć się takimi różnymi spotkaniami, chwilami, wiesz, tym otoczeniem, w którym się znajdujemy, w tym opustoszałym mindspace, wiesz, to też jest strasznie ważne, nie? Bo jako spełniając te różne wiodące role, po prostu naprawdę pędzimy, a ty masz swój podcast, jest to twoja przyjemność, jest to twój jakiś twój konik i bardzo się cieszę, że to masz. I ja też takie rzeczy bym chciała mieć. Wszystko przed tobą, Bianka. Dziękuję ci bardzo jeszcze raz. Na razie. Na razie, hej.